Cześć, witajcie. Chciałbym wam niezmiernie podziękować za 15 łebek pod poprzednim odcinkiem oraz za subskrypcję. Dziś przedstawię wam kolejny odcinek 10 ciekawostek ze świata jako taki przerywnik. Zapraszam do oglądania. 1. Kwazary. Światło tych zagadkowych obiektów dociera do nas z najodleglejszych części wszechświata, pomagając naukowcom dowiedzieć się czegoś więcej o początkowych etapach istnienia. Dowiedzieli się oni, że kwazar to tak naprawdę ogromna galaktyka, w centrum której znajduje się potężna czarna dziura. Te obiekty potrafią emitować nawet 1000 razy więcej energii niż cała galaktyka Drogi Mlecznej. 2. Księżyce. W 1986 roku Duncan Waldron odkrył asteroidę krążącą wokół Słońca po eliptycznej orbicie i naśladującą ziemską rotację. Jako że sprawiała wrażenie podążającej za Ziemią, nazwano ją drugim księżycem. W tamtej pory odkryto jeszcze co najmniej 3 podobne obiekty. 3. Koty. Wystawy kotów rasowych mają bardzo długą tradycję. Pierwsza została zorganizowana w stolicy Wielkiej Brytanii w Londynie w roku 1871. 4. IQ. Według naukowców, im mamy wyższe IQ, tym więcej mamy snów. 5. Pszczoły. Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów po to, aby zebrać nektar na 1 kg miodu. 6. Bursztyn. Polskie złoża bursztynu były tak mocno eksploatowane, że od jakiegoś czasu zaczyna go brakować. Przez co powoli staje się niemal tak cenny jak złoto, a bywa nawet, że jest od niego droższy. Ponieważ w ciągu ostatniego roku ceny bursztynu skoczyły o 100%. 7. Motyle. Motyle, jak inne owady, mogą unieść 50-krotność masy swojego ciała. To tak, jakby człowiek mógł podnieść 2 duże samochody osobowe wypełnione ludźmi. 8. Żółw. Największym żółwiem jest żółw skórzasty. Rekordzista ważył 960 kg. Miał 2,8 metra długości i 2,7 metra szerokości. Macie tutaj porównanie, jak wyglądał w porównaniu z człowiekiem. Mam nadzieję, że jest to ten żółw. 9. Orangutany. Orangutany potrafią osiągnąć nawet 140 kg wagi. Niemal całe życie spędzają na konarach drzew. Schodzą na ziemię jedynie wyjątkowo. 10. USA. Pomimo tego, iż język angielski jest najbardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nie jest on jednak uznawany za język państwowy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Możecie również zostawić komentarz z pomysłem na kolejny odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Kliknijcie również w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o moich nowych filmach. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!